No to jedziemy z koksem. Witajcie, nazywam się Łukasz, prowadzę kanał Wildlife Super Photocam i chciałem Wam dzisiaj zaprezentować Nikora 18600 z podpiętym Nikonem ZF. To jest moje pierwsze wrażenia są z tego duetu. Mam tutaj ten grip dodawany gratisowo do Nikona ZF, pomaga on w chwycie. Powiem Wam, jeśli chodzi o wyważenie, no jest to troszkę gorzej wyważone od Nikona Z9 w tym duecie, dlatego że no więcej trzymamy na ręce, ale znowu ten obiektyw jest też dosyć fajnie wyważony, dlatego że ten aparat nam tutaj nie przeszkadza, nie ciąży jakoś bardzo do przodu, spokojnie sobie go na gimbalu wypoziomujemy. Później Wam pokażę nagrania z czatowni i ponagrywamy jak chodzi AF. Będziemy mieli obraz z tego Nikona. Ogólnie nie jest to zły duet, tak jak się trzyma, tylko że cały ciężar spoczywa nam na lewej ręce na tym obiektywie. Tutaj mamy AF. No, chyba jest to na okularach. Mam stabilizację mam wyłączoną. WR mam wyłączony, bo nie trzęsie. Więc tutaj sobie teraz włączę WR. Spot, ok, mamy włączony, teraz będzie lepiej. Gdzie ten księżyc? O, dużo lepiej. Może stabilniej. AF działa szybko, nie ma tutaj problemu, no bo AF jest taki jak Z8 i Z9, tylko nie ma trybu dedykowanego dla ptaków, więc wpisuje się dużo lepiej. Wiecie, jak tak patrzę, to mi się wydaje, że chyba taki ZF będzie lepszą opcją od Nikona Z6, dlatego że ten AF jednak jest dużo lepszy. A z tym gripem nie jest najgorzej, tylko że ta ręka dostaje w dupę, no bo cały ciężar mamy na lewej ręce. To jest taki mały minus. Ale ogólnie nie wygląda to źle. No i macie manualne pokrętła, ale można sobie wziąć i ustawić, żeby tutaj były na gałkach. Przysłona, czas i ISO. Tutaj automatyczne ISO mam, jak wezmę tutaj na C, to jak wcisnę przycisk recording, mam ustawione włączanie auto ISO. Włączę właśnie auto ISO, będę miał prościej. Działa to spoko. Spróbujemy, nagram wideo księżyca. Co tu można o tym więcej powiedzieć? Chyba niewiele. Wygląda na to, że duet się spisze. I to chyba tyle. Z tego co widzę, to będę w stanie go zabierać tam, gdzie jest potrzebne wyższe ISO albo jako zapasowy aparat i będę mógł robić tym duetem zdjęcia. Jak wygląda, jak Wam się podoba?
600 mm z ręki bez stabilizacji. 600 mm z ręki ze stabilizacją. 600 mm z ręki ze stabilizacją. Bez stabilizacji. Co powiecie na to? Nieźle. To tyle. Trzymajcie się ciepło i nie wiem, czy będzie osobne nagranie z tego, jak działa F, czy będzie osobne, ale chyba raczej osobne, bo nagram wam kilkadziesiąt nudnych minut z wizjera. Tak to będzie wyglądało. No, to tyle. Trzymajcie się ciepło.